Cześć, jestem Klaudia no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oprócz w jaki sposób można konstrukcyjnie zaznaczyć w układzie współrzędnych punkty o współrzędnych. No i mamy tutaj pierwiastek z dwóch, minus pierwiastek z dwóch, minus pierwiastek z 3. Zaczynamy od pierwszego, czyli od pierwiastka z dwóch. A my go tutaj zrobić konstrukcyjnie będziemy tutaj posiłkować się twierdzeniem Pitagorasa. Czyli jest to a kwadrat plus b. Kwadrat to C kwadrat. Naszym zadaniem jest to, żeby tutaj otrzymać pierwiastek z dwóch. Jak to zrobić? Otóż możemy wziąć jeden do potęgi drugiej, znowu jeden do potęgi drugiej, wtedy mamy C kwadrat. Jeden do kwadratu no to jest jeden. Dodać jeden. C kwadrat. Dodajemy. Jak się domyślacie? Pierwiastkujemy i odwracamy. Hop. No to mamy coś takiego. I jak to tutaj zrobić? Dla przypomnienia, to są xy, to są y. -ki. Czyli, bo będziemy tutaj liczyć jeszcze jedną rzecz, to może tutaj to zapiszę. Rysujemy sobie układ współrzędnych i sobie go opisujemy. To jest oś y, tu są x -y i nam na tych xach ma wyjść te pierwiastek z dwóch. Dobra, no to będę robić to na czarno. Mamy 1. Zaznaczamy 1. I tutaj 1. Czyli tutaj nam się tworzy mm, trójkąt prostokątny 1, 1. Kąt prosty i jak my to tutaj połączymy, to na przeciwprostokątnej wychodzi nam tutaj ten pierwiastek z dwóch, prawda? Tylko wtedy mamy tutaj tą długość, więc będziemy musieli sobie odmierzyć teraz ten pierwiastek z dwóch, który nam tutaj wyszedł. Tą rozwartością cyrkla wbijamy znowu w układ i zaznaczamy. Tu. W tym miejscu będziemy mieć pierwiastek z dwóch, a my tu mamy mieć punkt, który ma pierwiastek z dwóch z trzech. No to tu będzie gdzieś 2, 3. Czyli w tym punkcie mamy punkt A. To teraz B. Zobaczcie, że to jest minus pierwiastek z dwóch. To się nic nie dzieje, po prostu będziemy teraz, jeżeli nie zmieniliście rozwartości cyrkla, to znowu wbijamy do układu tą rozwartością, którą odmierzyliśmy tu. Lecimy w minus pierwiastek z dwóch i tu pierwiastek z dwóch. I tu otrzymamy punkt B. Natomiast jeżeli chodzi o punkt C, musimy sobie tutaj ogarnąć minus pierwiastek z trzech. No my oczywiście tutaj chcemy na razie pierwiastek z 3 i będziemy tutaj korzystać z pierwiastka z dwóch. Dlaczego? Bo jak podstawimy to znowu pod ten wzór i weźmiemy 1 do kwadratu, dodać pierwiastek z dwóch do kwadratu, na to jest wzór. Tak jest pierwiastek z A. wzięty do potęgi drugiej daje nam to A. Idąc tym tropem, jak będziemy mieć pierwiastek stopnia trzeciego z A i weźmiemy go do potęgi trzeciej, to też otrzymamy A. Ale to już jest takie, wiem więcej do tego zadania. No i tutaj mamy, teraz to nazwiemy x kwadrat, bo co już było? No to mamy 1, Dodać. Na podstawie tego wzoru wychodzi nam tutaj 2x kwadrat, łącznie 3x kwadrat. Pierwiastkujemy i odwracamy. Pierwiastek z 3. Ok. Czyli będziemy musieli tutaj pokombinować. Był czarny, były wszystkie kolory, które już mam. To dostosujemy sobie, weźmiemy sobie limonkowe. O. Dobra. No to. Zaczynamy odmierzanie. Potrzebujemy jedynki, no to tu akurat git. Nie wiem, gdzie to sobie zrobimy. No tu powiedzmy. Będziemy mieć minus jeden, bo tu nie jest ważne, z której strony to jest. I potrzebujemy pierwiastka z dwóch. Mamy go tu. I jak my teraz to ze sobą połączymy. To tworzy nam się tutaj pierwiastek z trzech. Tak, bo tutaj mamy znów ten trójkąt, jedna przyprostokątna ma długość 1, druga przyprostokątna ma długość 2 pierwiastki z dwóch, To jak żeśmy to mieli tutaj. Ale my to mamy tutaj oczywiście zaznaczyć. No to tutaj bierzemy sobie jeszcze jeden kolor, może żółty. Odmierzamy ten odcinek pierwiastka z 3. Wbijamy tu, bo ma być to na minusie, ale na Y. Czyli musimy ten fragment, który jest tutaj za pomocą rozwartości cyrkla przenieść tu. I tutaj będziemy mieć minus pierwiastek z 3. OK. A tu mamy 5, bo to są xy. To są Y dla przypomnienia 5. Czyli to jest 1, 2, 3, 4, 5. I my w tym miejscu będziemy mieć podpunkt C. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.